Witam Państwa w kolejnym odcinku. Dzisiaj mamy wzmacniacz Sansui AUX 701. Mamy tutaj do naprawy tylko usterkę protektora. Nic więcej nie robimy. Zrobimy tylko to, co wpływa na poprawne uruchamianie wzmacniacza. Taki mamy objaw. Zapala się kontrolka i przygasa i wzmacniacz się nie uruchamia. Z rozmowy z właścicielem wyszło na to, że wzmacniacz już kilkukrotnie w różnych serwisach był naprawiany i dochodzi do usterki, spalenia układu protektora. Właściciel też dołączył nowy taki układ, aczkolwiek mam poważne wątpliwości co do jego oryginalności, dlatego po zdiagnozowaniu przyczyn usterek w tym wzmacniaczu zostanie zainstalowany oryginalny układ protektora pochodzący z demontażu, w tym przypadku też akurat z jakiegoś tam Sansui. Tak więc zabieram się za demontaż tylnej ścianki urządzenia, aby dobrać się do płytki protektora. Urządzenie już częściowo zdekompletowane. Mamy wymienione przekaźniki wyjść głośnikowych. Układ protektora oczywiście jest nieoryginalny, kondensatory są oryginalne, nie wiem czy były mierzone, cała płytka jest przylutowana i jest tutaj obejście ścieżki zrobione i dołożony jeszcze jeden rezystor, aczkolwiek nie jestem w stanie na 100% odpowiedzieć, czy ten jest w oryginale, ten niebieski zawsze tutaj występuje. Tak więc zabieram się za demontaż terminali głośnikowych, aby mieć tutaj lepszy dostęp do manewrowania. Oryginalny układ został przylutowany. Posprawdzam sobie ciągłości ścieżek, bo tutaj kilka tych punktów lutowniczych wygląda już nieciekawie. Następnie sprawdzimy, w jakim stanie są kondensatory odpowiedzialne za działanie tego układu protektora. Tak naprawdę być może jest tutaj ogólnie problem jakiś z zasilaniem całego układu protektora, bo nie składa się on tylko z samego układu. Jak Państwo widzieli na początku filmu, dioda się zapaliła i przygasła. Ta dioda powinna migać. Jest tutaj zrealizowane to w oparciu o tak zwany układ Schmidta. I dopóki ten układ jest zasilony, ta dioda powinna sobie migać. Ale jak widać, przygasła, więc coś tutaj jest więcej, powiedzmy, narobione. Układ ma wlutowany, ograniczenie prądowe uruchomione. Czas zająć się pomiarami napięć. W pierwszej kolejności zmierzymy sobie poprawność działania stabilizatora napięciu zbudowanego w oparciu o tranzystory Q1, Q2 i diodę Zenera DZ1. Czyli mierzymy napięcia na emiterze tranzystora Q2, następnie na emiterze tranzystora Q1, no i jeszcze opcjonalnie możemy sobie zmierzyć, czy mamy zasilanie na kolektorach tych tranzystorów poprzez rezystor bezpiecznikowy R1. Ze wstępnych pomiarów napięcia na stabilizatorze mamy poprawne, natomiast napięcia zasilające przerzutnik Schmidta poprzez rezystor R14 w momencie włączenia mamy prawidłowe 10 V. I bardzo szybko to napięcie spada nam do zera. Czyli w pierwszej kolejności do sprawdzenia mamy tranzystory Q2 oraz Q1. Wcześniej już użyłem oznaczeń takich w odniesieniu do stabilizatora. Schematy Sansui niestety, znaczy niestety, bądź niestety, są troszkę pogmatwane. Tranzystory stabilizatora mają oznaczenie MQ1 tak naprawdę i MQ2. Przerzutnik Schmidta to jest LQ2, LQ1. Różne tutaj przedrostki jeszcze przed literką Q mamy w zależności od miejsca występowania danego tranzystora. Dobra, jeden element układanki zlokalizowany, jeden tranzystor mamy uszkodzony. Stąd też spadek napięcia. Instalujemy nowe tranzystory i mierzymy dalej.
Dobra, po wymianie tych dwóch uszkodzonych tranzystorów zlokalizowałem jeszcze dwa częściowo uszkodzone kondensatory tutaj na zasilaniu. I żeby przez następnych ileś tam lat do tematu protektora nie wracać, to zostały jeszcze wymienione trzy kondensatory odpowiedzialne ogólnie za ustalenie składowej czasowej i zasilania układu TA7317. Dioda już nam miga poprawnie. I wzmacniacz również poprawnie się uruchamia. Tak więc przylutujemy teraz terminale, skręcimy panel z tyłu, zrobimy ustawienia. I teraz tak, no właściciel zgłosił, że chce tylko naprawić usterkę protektora. Ale mając już ten sprzęt całościowo rozebrany, wymienię jeszcze potencjometry ustawiające prąd spoczynkowy, bo są popękane. I tutaj zawsze są do wymiany dwa kondensatory plus usunięcie kleju pod kondensatorami. Tak więc to jeszcze właścicielowi też zrobię. Potencjometry już zdemontowane, nowe przygotowane, wstępnie ustawione. Koszt nie jest wielki, a po prostu no żal tego nie zrobić, chociażby dla dobra sprzętu, bo tak pęknięte potencjometry, no to jest ryzyko uszkodzenia stopni mocy w zasadzie w każdej chwili, a końcówka jest oryginalna, jakieś tam wcześniej zimne luty, wszystko już poprawiane, tak więc warto to zachować w dobrym stanie. Kondensatory zdemontowane, kleju całkiem sporo, kilka wyprowadzeń skorodowanych. Wzmacniacz w większości złożony, klej usunięty, tutaj jeszcze trzy kondensatory wymienione, zostały jeszcze ustawienia, ale w chwili obecnej testuję działanie urządzenia. Sobie tam potrzaskują. Przełączniki. Mówię, to nie było tematem tej naprawy. Robię ustawienia i kończymy naprawę. Dobra, czas zrobić ustawienia. Offset jednego kanału mamy 400. Teraz sobie to poza kadrem poustawiam jak najbliżej zera oczywiście. Tu jest w miarę równo. Deszcz pada, więc nie będzie słychać tego, że nic w kolumnach się nie pojawia. Prądy spoczynkowe. Prąd spoczynkowy w trakcie ustawiania. Lubię akurat 700 jedynki pod względem ustawienia, ponieważ wszystkie operacje robimy sobie na rezystorach emiterowych. Środkowy pin jednego rezystora, środkowy pin drugiego. Ustawiamy balans pomiędzy stronami. Dwa skrajne wyprowadzane jednego i dwa skrajne drugiego. Ustawiamy sobie prąd spoczynkowy jednej strony i drugiej strony i analogicznie kanał drugi. Tak więc bardzo fajnie się to wszystko szybko tutaj ustawia i naprawdę można zrobić ten wzmacniacz powiedzmy nawet z jednym multimetrem, tak jak ja to teraz robię, bo nie ma potrzeby wyciągania czterech czy większej ilości, jak to ma miejsce w innych modelach Sansui. Wracając jeszcze do naprawy, tutaj jak wspomniałem, układ 7317P zainstalowany oryginalny, dwa tranzystory, z czego jeden był uszkodzony, trzy kondensatory odpowiedzialne za pracę układu protektora i dwa kondensatory za zasilanie tego układu, cztery pęknięte potencjometry montażowe ustawiające
prąd spoczynkowy i trzy kondensatory tutaj z zasilacza stopni napięciowych. Sprzęt działa poprawnie. Tak więc dziękuję Państwu za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie.